Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music. Odsłuch w Radiu Campus. Jerzy Krzyżyk z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Tak brzmi 2022 rok. W tej akcji kampusowej ogłosiliśmy ciebie. To jest akcja, którą chcemy pokazać młodych artystów. Grzebiąc w twojej przeszłości, myślę sobie, że rzeczywiście jesteś młody, ale nie aż taki młody, bo trochę na swoim koncie już masz muzycznych rzeczy. Więc może najpierw, zanim do innych takich bieżących rzeczy przejdziemy, powiedz mi trochę o muzyce w twoim życiu, bo zapewne nam w rozmowie wyjdzie ta twoja jeszcze jedna droga, czyli jakieś wizualne rzeczy, tak, ale o muzyce. Dobrze, to już jak skończyliśmy na tych wizualnych rzeczach, one były pierwsze, ale tak słowem wstępu do muzyki. A w pewnym momencie mojego życia, czyli gdzieś tak w wieku 18 lat, coś bardzo mnie jakby doznałem jakiegoś oświecenia, że muzyka jest bardziej taka wyczuwalna, niedyskusyjna, że to się czuje, a nie gada o tym. I zazwyczaj jak coś ci się podoba w muzyce, to kurde, później możesz sobie do tego tańczyć i tak dalej. Ja już to, i to jest wyższość muzyki nad moim zdaniem akurat sztukami wizualnymi. W tamtym momencie bardzo tego potrzebowałem, środka ekspresji, i zacząłem się tego uczyć. I 4 lata czy 5 niecałe później jesteśmy tutaj dzisiaj. To o muzyce dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiać, ale bardzo mnie interesują te rzeczy wizualne, bo tutaj poza anteną zdradziłeś, że studiujesz na SP grafikę. Tak. Kiedy się zaczęły te rzeczy wizualne, że musiałeś coś przelać? Przypuszczam, że najpierw na kartkę. Pamiętasz, czy to jest podobna droga jak z muzyką? Tam było tak, że ja jak byłem malusieńki, to jak mama siedziała ze mną w domu, a tato był w pracy, to ja rysowałem po ścianach samoloty w 2D. Później w moim życiu wjechała faza na dinozaury, to dinozaury rysowałem. Później była jeszcze chyba okres motoryzacyjny, który się jeszcze odbija echem we współczesnej twórczości, więc to nie wiem, to jakieś takie mało artystyczne, bardziej wyrobnicze, nie? Bo do tej pory, w sensie od samego początku, że robiłem sobie jedną rzecz i tylko nakładałem mnóstwo, to były setki tych samolotów, serio. Wszystkie były rysowane według jakiegoś takiego quasi-egipskiego klucza, nie? Kompozycyjnego. Dziwne rzeczy. A poszło to potem w stronę jakiejś edukacji? Bo na to ASP trzeba się jakoś tam dostać. No tak, może ja strasznie gadam dzisiaj, ale mama kochana moja, Olga, popchnęła mnie na etapie chyba końcówki podstawówki na targówku, gdzie rozmowa była taka, że państwa syn coś tam musi stąd iść, bo tu lepiej do gimnazjum go nie puszczać. I moja mama powiedziała, że skoro on taki jest, tego sobie lubi porysować na lekcji czy coś, to puścimy go do gimnazjum plastycznego. Ja byłem, jakby dla mnie to była jedyna opcja w tamtym momencie mojego życia, bo ja byłem mega, już jakby wiedziałem, że ja nie będę żadnym naukowcem. I tyle. I żadnym tęgim umysłem w te strony nie będę. I się cieszyłem po prostu, że mam, kurczę, w jakiś sposób idę do gimnazjum, które jest niepoważne, i będę sobie tam malował i sobie rysował. Fajnie. A i tak traktowałem to miejsce mega poważnie, jak się później okazało. No. I tak przez gimnazjum plastyczne na Smoczej w Warszawie jakoś się przetoczyłem. Później ja byłem w cyklu 6-letnim, to jeszcze następne 3 lata w liceum i później nasz 5 lat ASP, więc proszę państwa, 11 lat edukacji artystycznej, jeśli to będzie dane skończyć, no to jest to droga, nie? Kawał drogi. No jak mówiłeś wcześniej, w pewnym momencie na tę drogę wjechała też muzyka i jak sobie wynotowałam, jest i Moczydło, i Dożynki, i Warszawa, i twój album się przygotowuje, z którego już jeden numer znamy. Może zagrajmy ten numer. Si.
bo to się pięknie złożyło, że ogłaszaliśmy ciebie w akcji Tak Brzmi 2022 rok. Wjechał singiel, wjechał piękny klip i o tym za chwilę. Dolar robił. Piękna rzecz naprawdę. Ja jestem szczęśliwy dalej, jak sobie to puszczam w wolnych chwilach i no co, no duma. Lecimy za nami, tak? Czy moczydło opuszczamy? Tak. Zagrajmy o nami i zaraz jeszcze właśnie o klipie pogadamy. Jerzy Krzyżyk cały czas w studiu Radia Campus. O nami. Gramy i do rozmowy powracamy. Odsłuch w Radiu Campus. Ona mi mówi nie. Ona mi mówi nie wiem. Ale mi źle. Baby nie mnie. Ona jest słodka jak wedel, ale jest ciężka jak mebel. Ona mi ryje łeb. Po tobie uśmiechają do mnie w progu, ale ciebie trzymam w głowie. Zagaduję parę mlonów, coś mówią mi o tobie, że dobrze mnie tu widzieć. I czemu nie zjem ziomek? Ona nie lubi cię, ona nie lubi mnie. Ona się gubi, wiesz. Ona nie lubi mnie. Czy nie sztuka, bo jej lockdown łeb ułożył i że chłopaki, że czas się szukać. Ej, w sumie to muszę cię oszukać, bo już 2+2 dodałem. Pamiętam przecież, że byłem tutaj. Też artystką miała być, też coś super ponoć grać. Ale ona męczy się, nie wiem kim by tu się stać. Ja pierdolę takie ryż, nie dotykam głupich bab. Robi mi gniewa się, ona już się lubi. Odsłuch w Radiu Campus. O nami, ten numer za nami. Jerzy Krzyżyk cały czas z nami. I tutaj już mówiliśmy trochę o tym, że klip się pojawił. Najpierw singiel, potem klip wjechał w samo południe. Bardzo ładny klip, taki nasączony kulturą. No nie? Jest tego bardzo dużo. Tam moim zdaniem nie można raz obejrzeć tego klipu. Znaczy oczywiście możecie, drodzy słuchacze, możecie raz, ale doradzam, żeby więcej razy niż raz obejrzeć, bo jest dużo szczegółów. Dumnie milczę, ale no. No ale jest dużo tam do zauważenia. Są też piękne kolory, mi to zawsze gdzieś tam robi taka stylistyka soczysta. Powiedz mi, czy to pierwszy plan tak duży klipu? Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz chyba robię z człowiekiem, którego znam i on właśnie stał się pro. W sensie, no, takie były rozmowy, że to jest, produkcja była profesjonalna, nie była moją pierwszą, bo już mam za sobą jeden profesjonalny klip, ale bardziej chodzi o to, że też działacie profesjonalnie, ale się znacie. To jest niesamowite, że tam było już takie, była gadka typu, robimy to dobrze, ale z drugiej strony patrzenie po sobie, że wow, gdzie my jesteśmy, stary, w tym momencie, nie?
że fajnie się dzieje po prostu, jakby nasze pomysły, to co wcześniej jakieś było, kurde, przy piwku i tak dalej, i można sobie snuć to i fajnie, dużo osób tak robi, co piątek, nie piątek, albo i tak dalej, a my kurde, nie wiem, no, mogliśmy to jakkolwiek połączyć siły i co jest super, on napisał scenariusz w oparciu o to, co ja mu, jakby sam go napisał, nie? Ja mu nie wymyślałem nic, a scenariusz mega dotyczy mnie, mojej historii, tam jakoś, nie wiem, wtóruję temu, co tekst sobie tam trochę z wrażliwościowej innej mańki łapie, nie? Ale generalnie wszystko jest kohesywne, on chciał brać moje rzeczy do tego klipu, nie? Obrazy. Mega szacunek za to, jak on podchodzi do sprawy. Cieszę się. Mogę tak jakby leję może trochę wodę, a ja bym chciał to powiedzieć. Nie, że cieszę się, że w końcu kurde coś wychodzi, kurde, na takim poziomie. O tyle. To powiedz mi jeszcze z imienia i nazwiska, kogo tak cenisz i pozdrawiamy. Henryk Brzeski i ekipa, jego kochany brat, ale no jakby tutaj Dolar Moda, proszę państwa, przez 2L. Dolar Moda. Zapamiętajcie na Instagramie, na YouTubie. Ten pan robił jeszcze kilka wybitnych klipów, które moim zdaniem no, musicie zobaczyć. No. To jest taka polecajka od Jerzyka Krzyżyka. Ja się podłączę tutaj dyskretnie, oczywiście. To w kontekście klipu Ona Mi. Powiedz mi, jak ktoś poznał cię teraz, tak, przy klipie czy singlu właśnie Ona Mi, to sięgając po twoje wcześniejsze rzeczy, myślisz, że będzie zdziwiony, czy nie? No. Ja słyszę, że to ja jestem w ogóle jedną wielką konfuzją, nie? Dla ludzi, że to co tu się dzieje, że on ma 4 albumy, to jeszcze brzmi jak jakieś coś z 80-tych, jakim prawem? No tak, no, w sensie co, ja robiłem sobie tę muzykę, po prostu różnica była taka, ja robiłem sobie poprzednią muzykę sam, bo chciałem, potrzebowałem, teraz jest tak samo, tylko że jest jeszcze ktoś, kto się, no, trochę tej muzyki zrobił, nie? I znają jak własną kieszeń, jest to pan Wojciech Urbański. Kolega redakcyjny nasz. Dokładnie. I serdecznie prywatny. I no cieszy mnie to, że ja kurde mogę być wepchnięty w inną sytuację i znowu, nie? Robię coś, nie siedzę sam w pokoju. Nie jest to... Oczywiście ja mega szacunek teraz oddaję tym sytuacjom z pokoju z kiedyś, że ja byłem w ogóle nieświadomy i sobie coś robiłem i to o wiele gładziej chyba jakoś wchodziło wtedy. Tak sobie to zapamiętałem niż większe rzeczy teraz nawet, które robię sam w pokoju, nie? Ale... Ha, no, nie mówię o muzyce, spokojnie. I co? I... Nie wiem, kurczę, no... Cieszy to wszystko, ale sorry, wylatuję, bo już miałem gadać o tym, jakie mam wkrętki muzyczne na te następne działania, to w ogóle nie o tym, ale tak od słowa po prostu idąc się pogubiłem. No. Za chwilę przejdziemy do tych rzeczy przyszłościowych, chociaż zrobimy pewnie tak, bo rozmowa się rozkręca. No, to prawda. Więc pociągniemy ją do kolejnego odsłuchu. We wtorek po 9:30 będziemy kontynuować, więc za chwilę kolejne szkoda wątki. Do zobaczenia. No. Teraz zagrajmy jeszcze coś twojego, może z tych właśnie starszych rzeczy, bo album, o którym będziemy pewnie we wtorek dużo rozmawiać, to jeszcze kwestia przyszłości. Jest ten singiel Ona Mi. I płyta całkiem niedługo będzie, ale to co będzie. Mamy i można grzebać w twojej twórczości, bo na przykład na YouTubie jest wszystko. Tam można posłuchać, no nie wiem czy wszystkiego, ale większości rzeczy, które gdzieś tam powstały. Ta. Nawet jakichś takich rzeczy, których ja usuwam ze Spotify'a, bo uważam, że jest słaby mix, a Days Before Dawn, gdzieś tam nie wiem, że to jest rzecz, którą chyba zrobiłem pierwszą jako Jerzy Krzyżyk i... Co? No nie wiem, bardziej wyszło, żeby zrobić chyba 12-10 utworowy album, niż go dokończyć. I to też mega jest dla mnie taka lekcja, że o mnie, nie? Że ja mogę skończyć niby, a nie skończyć. I to też mi bardzo serdeczne osoby w moim życiu mówią, że nie kończę po prostu dzieł, które zaczynam, nie? Ja mówię, kurde... Nie wiem, no tak jest. Nie brzmi dobrze, mi to się nie podoba. Jakby dla mnie to jest, mi to urąga, ale trudno, no może tak jest, może tak jest. Co gramy w tym momencie?
Ja bym puścił Radagast z Odpustu, epki. Dobrze, gramy. Radagast. Jerzy Krzyżyk, teraz na chwilę zostawiamy was. We wtorek po 9.30 jeszcze porozmawiamy, a jakby ktoś nie mógł, to we wtorek po południu w całości rozmowa ląduje w podcaście radiocampus.fm. Au. Jerzy Krzyżyk, dzięki. Teraz we wtorek kontynuujemy. Odsłuch w Radio Campus. Się pod nosem czuję, że gdzieś tam płonie wieś. Koncern nas sponsoruje, dymimy cześć. Mówisz, że oszukuję, weź mnie wyrej w dol. Ona wyciąga dwóje, niech grucha wunderbam drzewko. Krzyczy z tyłu coś u niej, nie to nie moje dziecko. Krzyczy z tyłu coś u niej, nie to nie moje dziecko. Bierzesz moje za twoje, a ja twoje za czyjeś, to nie to, o, o, o. Każdą wtedy goniłem, to nie znaczy lubiłem, tak na wskroś, o, o, o. Bierzesz moje za twoje, a ja twoje za czyjeś, to nie to, o, o, o. Każdą wtedy goniłem, to nie znaczy lubiłem, tak na wskroś, o, o, o. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Nie ma uciekać z kim, przez konopie i dym. Nie ma uciekać mi z nim. Już wyję na niebie lim 8-2. Już wyję tu na niebie lim 8-2. Białe na ciemne, a ciężkie śmiertelne. Białe na ciemne, a ciężkie, to już wiesz. Oczy są tu ciepłe, a płuca za pełne. Oczy są za ciepłe, a płuca za pełne. Oczy są tu ciepłe, a płuca za pełne. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Goni nas Radagast. Na zegarze 004, wagon, wagon, Jerry. Gdy wróg to nie przemyt, kurwy to lepsze numery. Nie wiem,
czym się zajmę, jak to skończę. Język na wejście, sam się plączę. Odsłuch w Radio Campus. We wtorkowym odsłuchu, jak zapowiadałam wcześniej, Jerzyk Krzyżyk, tak brzmi 2022 rok, to nasz artysta, znaczy nasz artysta, no trochę nasz artysta, artysta, którego ogłosiliśmy w ramach tej akcji. Już w piątek trochę rozmawialiśmy i o singlu Onami, i o klipie Onami, i trochę o twoich początkach, o twoich rzeczach związanych z grafiką, bo tutaj wypominam, że studia SP już prawie, nie wiem, czy tak można mówić i zapeszać, czy nie, ale już prawie, nie? Domknięte. Myślę, że jak powiemy o tym w audycji, to ja tych studiów nie skończę. Czyli nie mówimy tego, drodzy słuchacze, nic się nie pojawiło. Nie mówiliśmy nic, tak, dokładnie. Nic na ten temat się nie pojawiło, chociaż od razu odsyłamy na przykład do Instagrama, na Instagram Jerzy Krzyżyk, tam oprócz tego, że muzycznie znajdziecie wiele wątków, to wizualnie piękne rzeczy się dzieją i warto sobie zerknąć. Dziękuję serdecznie. Więc polecamy, co by teraz do tej rozmowy gdzieś tam sobie wyklipkać i popatrzeć. I rozmawialiśmy właśnie o tych początkach, o tym, że jesteś młodym artystą, ale już zrobiłeś bardzo dużo rzeczy. Mówiłeś, że przede wszystkim gdzieś w pokoju, pracując sam ze sobą. Teraz pracujesz z Wojtkiem Urbańskim. Kiedyś była moja była w pokoju, nie? Teraz siedzę sam. Albo ziomal i próbuję freestyle'ować na tym. No to nie, no spokojnie, no tak, nie jest aż tak pustelniczo. Ale chodzi mi trochę o taki proces z pracy, że kiedyś sam dłubałeś, mówiąc brzydko. Tak. A teraz Wojtek Urbański jest twoim mega wsparciem. Jest. I też mega dobrze określenie padło, dłubałem. Dłubałem, ale proces był dłubniczy. Teraz jest tak, że ja kurczę już coś niby umiem w tym dawie i się odbijam od pewnej rzeczy, że kotuje to się i to nie jest takie fajne jak to dłubanko. To były piękne czasy. Może dlatego fajne rzeczy były, nie wiem, ale nie mnie to oceniasz podobno. Można wszystkiego posłuchać na YouTubie. Jerzyk Krzyżyk, tak. Jak tam wrzucicie, to wszystko znajdziecie. Powiedz mi, bo nie padło to na samym początku naszej rozmowy, dla mnie to jest dość naturalne, ale może ktoś nie nadąża. Za co odpowiadasz teraz przy najbliższej płycie, przy twoim albumie? Bo wokalnie oczywiście, Produkcyjnie gdzieś tam myślę, że też coś tam... Nie, produkcyjnie ja, no właśnie to jedyne, co mogłem zrobić poza wokalnie na tym albumie, od razu wtrącę, żeby tutaj oddać honory, to było w formie jamu. Jeździliśmy z muzykami. Wojtek jakby kontrolował cały spektakl. On był, powiedzmy, przewodnikiem całego tripu. Mistrzem ceremonii. Dokładnie. I co? No, mądre rzeczy czasami powiedział, takie albo takie, co mnie trochę podirytowały i wjechały mi na ambicje. I to też, kurczę, no, da się, mi to głupio, ale bije brawo. I co? I ja tam tylko śpiewam, nie? I piszę teksty, ale całe serce było napisane na miejscu. To w ogóle ładnie powstał ten album, nie? Że każdy kawałek równolegle wszystko. I to też jest jakby zasługa Wojtka, to jego pomysł, w sensie sugestia taka delikatna, która się przytoczyła chyba przez cały proces tworzenia płyty Serce. Opowiedz trochę więcej o tym, bo nieraz... Wyobrażając sobie, przynajmniej jak ja sobie wyobrażam co niektórych muzyków, to myślę sobie, że otwierają komputer, robią coś tam, zamykają i tak dalej. Jak to u ciebie, u was wyglądało? Wojtek wiedział, że ja szybko piszę teksty i dużo, ale widział, że wszystkie są za mało chyba absolutne w jakiejś tam swojej treści, nie? I powiedział mi coś, co sprawiło, że ja na całym wyjeździe już pisałem tylko teksty na miejscu, w studio. No, powiedział mi o kimś, kto tak robił. I jakoś mnie to... No, sorry ja. Z jakiejś, kurczę, na ambicje wjechało i jazda. No, i napisaliśmy... Właśnie to jest super, że muzyka powstawała, oni jeszcze nie wiedzieli, jaką melodię sobie na refren w głowie układam. Ale prędzej czy później to z mojego czy i ciała wyszło, czy po prostu se zaczynałem nucić. No fajnie, nie? Bo jak ty se coś wypluwasz i nagle oni mówią,
no stary, idź tam do tej kabiny, nie jest git, no serio. No to dobra energia, bo tam nie było czasu na myślenie, tam nie było jakichś zastanowień większych. Później były i co mnie mega cieszy, dużo zmian nie było później. I no kurde, no 15-minutowe takie momenty wbicia w ogóle kawałka i też to, że atmosfera i czujesz się poważnie po prostu, jak to robisz. Czujesz szacunek do tych emocji, które w tobie siedzą i wiesz, że ludzie w studio szanują te emocje. I jest no miło, kurde, fajnie. Komfortowo bardzo. No, komfortowo. Wiadomo, to wszystko co niekomfortowe, to tam miało się jeszcze na papier przelać. Dlatego może właśnie, no to jest kurde jakaś wiedza życiowa za tym wszystkim u Wojtka. Naprawdę. Szapoba. Zagrajmy w tym momencie coś, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to nastąpi. W przyszłym roku album Jerzyka Krzyżyka się ukaże. Póki co cieszymy się i słuchamy tego, co już powstało. I co teraz? Bo ja tutaj, drodzy słuchacze, jak zawsze proszę, żeby artysta wybierał, więc tutaj poprosiłam, żeby Jerzyk wybierał. No dobra, ale to ja poproszę o pomoc i się zasugeruję. Nowe czy stare? Może teraz. No to może coś... Bo co, no bo właśnie, twoje wydawnictwa to jest i ten rok, i jeszcze poprzedni tak naprawdę. Poprzedni i jeszcze Moczydło jest 2019. Dobra, był Radegast, to może na ten moment właśnie o nami. A propos procesu twórczego, bo właśnie o nami powstało na tych wyjazdach, więc zapraszam do odsłuchu. Gramy. Jerzyk Krzyżyk z nami, o nami, do rozmowy powracamy. Odsłuch w Radio Campus. Ona mi, ona mi, ona mi, ona mi, ona mi mówi nie, ona mi mówi nie wiem, ale mi źle, baby nie mnie. Ona jest słodka jak wedel, ale jest ciężka jak mebel. Ona mi, ona mi, ona mi ryje łeb. Ona mi patrzy, ona mnie drapie i robi miny. Złamane serca, pocięte żyły na psychice kolejny. Ona mi mówi nie, ona mi mówi chamie, weź ryje. Nie wiem, to jest pięć, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wychodzisz dzisiaj z domu, ja godziny dwie po tobie. Uśmiechają do mnie w progu, ale ciebie trzymam w głowie. Zagaduję parę mlonów, coś mówią mi o tobie, że dobrze mnie tu widzieć. I czemu nie zjął ziomek? Ona nie lubi cię, ona nie lubi mnie. Ona się gubi, ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Ona nie lubi mnie, ona nie lubi cię. Ona się gubi, ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Sztuka, bo jej lockdown łeb ułożył. I się chłopaki, że czas się szukać. Ej, w sumie to muszę cię oszukać, bo już 2+2 dodałem. Pamiętam przecież, że byłem tutaj. Też artystką miała być, też coś super ponoć grać. Ale ona męczy się, nie wiem kim by tu się stać. Ja pierdolę takie ryż, nie dotykam głupich bab. Robi miny, gniewa się, ona już się robi nie. Ona nie lubi cię, ona nie lubi mnie. Ona się gubi. Ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Ona nie lubi mnie, ona nie lubi cię. Ona się gubi, ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Ona nie lubi cię, ona nie lubi mnie. Ona się gubi, ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Ona nie lubi mnie, ona nie lubi cię. Ona się gubi, ona się gubi, ona się gubi, wiesz. Będę ci polewać,
Odsłuch w Radio Campus. Do rozmowy powracamy. Ona mi, Jerzy Krzyżyk, cały czas z nami. Tutaj w tle gdzieś się mówi o tym, tak, już mi 2022 rok i rozmawiamy już trochę o albumie, który się ukaże. Nie wiem, na ile można zdradzać, na ile nie, ale rzucę takie hasło, które już tobie też mówiłam poza anteną, że w momencie, kiedy mówiliśmy, że ty jesteś kolejnym artystą i ja to miałam przyjemność ogłaszać na antenie, to gdzieś pojawiła się sugestia taka, niech nagra z Samarą. Ja nie wiem, czy ja mogę takie rzeczy mówić, ale moi drodzy, wasze życzenia są uprzedzane w jakichś takich jeszcze, kurde, bardziej drastycznych formach, no bo sorry, no. Może to zróbmy takim sformułowaniem, trzeba poczekać? Tak, dokładnie, ale Rypin woła. Do jednej szkoły chodziliśmy. Tak? Nie, ale, ale coś tam było blisko. Nie, Samara orbituje blisko mnie, więc... No to dyspensa, jesteście artystami tej samej wytwórni. I razem działaliśmy na dżemach, tam jakby, no kurczę, razem słuchaliśmy muzy, razem wymyśleliśmy, powiedzmy, no kurde, ziomki wytwórniane. No, i tak. Nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz, tak to ładnie. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy mi wolno mówić, dlatego ja właśnie bez żadnej konsultacji w ten moment po prostu powiem tak. We did it. Może ludzie nie rozumieją. Dobra, jak będą opacznie, to przynajmniej właśnie jakieś domysły. Piękne czasy mamy, naprawdę, jeśli chodzi o informacje. No dobrze, album Serce, bo tak będzie się nazywał, ukazuje się całkiem niedługo. Tak naprawdę trzeba trochę poczekać. Czy jeszcze możemy mówić o planach singlowych, bo ona mi się ukazało. Co jeszcze jest w planie? A tak, w planie jest numer Neozomo. I ja tak zapowiadam w tym momencie, jeśli chodzi o single. Neozomo utwór dostanie obrazek i no my poczekamy z tym obrazkiem. On jest szokujący trochę, ale czy tak bardzo? Uważam, że dobrze, że na pewno taki jest. Jest śmiesznie, bez jakiejś większej wczutki, ale trochę jesteśmy dziwni. No, trochę jest, o, inaczej, jest po prostu niegrzecznie. I tyle. O, i tak jest najlepiej. I tak bym chciał to zachować. Jest niegrzecznie. Pyk. No dobrze, poczekamy. Już całkiem niedługo wszystkie rzeczy będą się działy. Ja polecam, żeby śledzić Jerzy Krzyżyk, Dyspensa Records. Tu Samarę wymienialiśmy, więc myślę, że tam tutaj gdzieś też można wrzucić, żeby obserwować. Oj, tak. I umawiamy się oczywiście na rozmowę, kiedy już wszystko będzie jasne, kiedy album będzie gotowy i będziemy mogli go pograć, o nim pogadać. Co na koniec gramy? Zimowe życie wam dedykuję, słuchacze, z mojego repertuaru. Mamy taką porę roku, różne sposobności i myślę, że to jest adekwatne. Niech leci w autobusie, w smutnej chlupie. Jerzy Krzyżyk, dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. O, i super. Odsłuch w Radio Campus. Nazwę do ciebie coś. Już nie wróg zimny nos. Teraz tuli drops. Ona biało dymi tłoń. Hej, nie otwieram okien, tam jest gość. Lapki mówią 8-4, mamy rok. Lek zachęca te niebieskie owoj uchwąt. Bije dzwon, bije dzwon, bije dzwon. Zimowe życie mamy na wskroś, trzy zabawy, przez całą zimną noc, zimowe życie. Mamy na wskroś, trzy zabawy, przez całą zimną noc, płaczące żaby. Płaczące żaby. Płaczące żaby.
skóry szedł. I w chmurę ubrał się. Człowiek ten z góry szedł. I w chmurę ubrał się. SST słucham. I już wiem, co mówiła gorylica tam. Didn't read lol. A ponoć miałem nie uwierzyć, czy już naprawdę jestem tak mądry. Czy już naprawdę jestem tak modny. Czy już naprawdę jestem tak mądry? Czy chyba tak? Zimowe życie mamy na skroś. Trzy zabawy przez całą zimną noc. Zimowe życie mamy na skroś. Trzy zabawy przez całą zimną noc. Zimowe życie mamy na skroś. Trzy zabawy przez całą zimną noc. Zimowe życie. Mamy na skroś, trzy zabawy, przez całą zimną noc. Płaczące żaby. Tak. Kilometry szósy, wielkie skoki. Wiatr nie dowierza, w twarze wyje nam. Nie pamiętają bólu nasze nogi. Na świecący błękit nie patrzy czas. Daleko wy, kable prosto jadą tak. I na tej ziemię obraziło się rano. Współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music. Odsłuch w Radiu Campus.